Okej, stój tam, Sakura! Leci! Leci! Win! Blind shot win, ej! Niezły highlight, jesteś numer jeden, super, ej! Cześć, z tej strony Farel, witam w kolejnym odcinku z gry Brawl Stars. Moi drodzy, w końcu nadszedł przez wielu wyczekiwany dzień, a w sklepie od jakichś 30 minut jest dostępna nowa epicka Zadymiara, czyli Bibi. I możemy ją kupić za 170 gemów. Nowy Zadymiarz, Bibi, w baseballu jest siła. Bibi ma potężny wymach odrzucający wrogu do tyłu, jeśli jej pasek turbo jest pełny. Czyli nowy Zadymiarz ma jedyną opcję ze wszystkich Zadymiarzy, jakiś dodany pasek turbo, więc dzisiaj sobie to z pewnością sprawdzimy. Jej super atak to skoczna piłka z gumy zadająca masę obrażeń, czyli jak widzimy, Bibi żuje gumę balonową, po czym ją wypluwa i wszyscy na polu bitwy padają jak kaczki. Więc moi drodzy, w dzisiejszym odcinku sprawdzimy sobie nową Zadymiarę, ponieważ jest możliwość sprawdzenia na takim mini placu zabaw i postaramy się ją dzisiaj wydropić na początku ze skrzynki, czyli będziemy polowali na Bibi. Pod moim wczorajszym odcinkiem zostawiliście tylko 7000 łapek w górę, a tak jak tłumaczę, co odcinek za każde 4000 łapek pod tym materiałem w następnym odcinku otwieramy jednego megaboksa. Ja dzisiaj na to przymknę oko i otworzymy sobie 2 megaboksy. A jeżeli nam Bibi nie wydropi, no to kupimy ją za gemy i będziemy grali. Proste? Proste. Więc zostawiajcie wszyscy łapeczki w górę, jeżeli tego typu odcinki wam się podobają. A więc tak, moi drodzy, na samym początku może otwórzmy sobie skrzyneczki. Pyk. Moneta. Barley. Lecimy dalej. Spike. Jean. Spike, Barley. Punkty mocy, punkty mocy. Nita, Colt. No niestety z niebieskich skrzynek nic nam nie spadło. Teraz skrzyneczka fioletowa. Hajs, Colt i El Primo, Piper. No troszeczkę słabo. Ok, weźmy sobie teraz do sklepiku, sprawdźmy, co mamy tutaj do kupienia. Punkty mocy, punkty mocy. Jest jakaś promocja na Mega Boxa, przepraszam bardzo. Może, proszę państwa, coś będzie. Niestety nic nie ma. Mega Box kosztuje 80, 80, 80, 160. Bibi kosztuje 170. No jeżeli otworzę te dwie mega skrzynki i nie wypadnie nam Bibi, no to się zdenerwuję. Lecimy. Nie zapomnijcie subskrybować kanału, bo to jest bardzo ważne, ponieważ tylko 55% oglądających subskrybuje ten kanał. Lecimy. Więc kliknij teraz suba, mordo. Monety. Punkty mocy El Primo. Punkty mocy Barley. Punkty mocy Tara. Punkty mocy Karl. Punkty mocy Boo. No i 3 bonusy. Bilet, token doubler i 5 gemów. Coś się troszeczkę zwróciło. Okej, okay, jeszcze jedna skrzynka jest do kupienia. Jeżeli nie, będziemy musieli doładować gemy. Lecimy. Okej, okay, monety. Spike. Poco. Bull. Shelly. No i Dynamite i 3 bonusy. Straciliśmy 160 gemów i niestety nie mamy nowej Zadymiary. Ajajajajaj, najgorzej, moi kochani, najgorzej. A więc tak, moi drodzy, zanim kupimy nową Zadymiarę, możemy sobie ją wypróbować, więc wypróbujmy, sprawdźmy, jak ona atakuje. Jestem w ogóle mega ciekawy, jej ulta, jej od właśnie tego odpychania. A więc tak, jak widzimy, mamy pasek życia, pasek amunicji i ten trzeci pasek jest paskiem turbo. Dobrze mówię? Turbo, dobrze. No, uderzamy na turbo. O! Wow! Patrzcie, odbija. Normalnie daleko odrzuca postać. Jeszcze raz. Bang! Uderzmy tak, żeby postać uderzyła w ścianę. Czy odbije się od ściany? Uwaga! Nie. Niestety się nie odbija od ściany. Teraz tak, o. Uderzmy paskiem ulta i normalnie. Również bije po 1300 normalny atak, ale jeżeli mamy paska turbo, nie odrzuca przeciwnika. Ok, nabitego mamy już ulta, to teraz może sprawdzimy sobie, jak ten ultimate wygląda, jak bije i w ogóle co robi. Guma balonowa, let's go. Aha, czyli tak jak u Ricocheta, takie pole możemy zaznaczyć i też u Daryla jest taki sam podobny ult. Uwaga. Nie. Co? Po 1000 bije i... Ile on... Co? Ile to trwa? Wow. Wow. Jeszcze raz. Ja myślałem, że to będzie o wiele mniejsza guma balonowa. Ale jest ona potężna. 4000 obrażeń na sekundę mi wyskoczyło. Mega daleko leci. Dobra, mamy tu takiego małego androida, więc sprawdźmy sobie, ile razy ona się od ściany odbije. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć razy. Jeszcze raz. Jeszcze raz, żeby nie było fejla. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć razy się odbija od ściany guma balonowa. O kurczę, wyobraźcie sobie teraz mapę, gdzie się gra throwerami, Dynamikiem, Barleyem i jest Bibi.
i po prostu jest showdown i gdzieś wciskasz tą kulkę, ona ci się tych ścian odbija, tak jak mapy pod rykoszeta. Masakra. Dobra, sprawdźmy sobie teraz zasięg gumy balonowej. Jak widzimy, boty przede mną mają 1500 HP. Okej, okay, ulta mam załadowanego. Jeżeli z końca mapy strzelę w tamtym kierunku i mi się naładuje ult, czyli powaliła wszystkie boty naprzeciwko. No jestem ciekaw, czy doleci. Jak stawiacie? Piszcie w komentarzu. Uwaga, let's go. Nie mamy nabitego ulta. 4000 obrażeń na sek... Co? Jeszcze raz. I lecę za tą gumą od razu. Zobaczcie, jaki to jest kawał drogi. Nie, to jest niemożliwe. Przez całą mapę przelatuję. Nie wiem, co mam powiedzieć. Wyobraźcie sobie teraz sytuację. Jest showdown. Są dwie osoby. Jedna kampi w krzaku. Mapa jest cała rozwalona. Nie ma żadnych przeszkód. Strefa jest dosyć jeszcze nawet wielka. Że mieszczę się po prostu w monitorze. I gościu ma ulta na Bibi. Strzela mu tam w krzaki. I gościu pada. Blind shota wali. Nawet nie wie, że jest w tych krzakach. Po prostu strzelił na pałę. No i trafia i wygrywa gierkę. Wow. Z pewnością ta postać i ta guma balonowa dostanie nerfa, więc na razie wbijajcie puszki jak możecie, jeżeli macie tą Bibi, od razu grajcie i wbijajcie jak najwięcej puszek. A ja taki test chyba nawet dzisiaj jeszcze zrobię na odcinku. Dokupujemy sobie gemów za 5 dyszek. Fajnie było, jakbyście zostawili łapeczkę w górę za to. Okej, 170 gemów kupione. To co, kupujemy nową zadymiarę. Niestety nam z mega boxa ona nie spadła. Trzeba ją kupić w inny sposób. I uwaga, nowy zadymiarz Bibi odblokowany. Tak jest, super epicki. Mam 4 na 4 epickich zadymiarzy. Brakuje mi wciąż tylko jeszcze Leona. A moi drodzy, korzystając teraz z chwili czasu, chciałem wam bardzo serdecznie podziękować za to, że wczoraj do kanału Justyny dołączyło aż 9000 nowych subskrybujących i pod jej ostatnim odcinkiem zostawiliście już 120 tysięcy wyświetleń. Jestem wam mega wdzięczny. Pamiętajcie, że pod każdym odcinkiem u Justyny możecie wygrać mega boxa. Wystarczy, że zostawiacie łapeczkę w górę, subskrybujecie kanał, a w sekcji komentarzy napiszecie dowolny komentarz. Więc teraz wbijajcie tutaj w kartę, ponieważ jutro na kanale Justyny pojawi się odcinek z polowania na Bibi i będziecie mogli wygrać jednego megaboxa. Okej, moi drodzy, wybieramy Bibi. Z pewnością teraz w sklepie pojawią się do niej punkty mocy. O, dziwne. Przy Rose tak było, jak kupiliśmy Rose, pojawiły się od razu punkty mocy do Rose. No okej, mamy Bibi. Starcie solo, graj. No jestem mega ciekawy, jak mi pójdzie. Jeszcze gram na komputerze, ej. Mega się jaram nową postacią. Dla mnie w ogóle Supercell jest teraz taki serduszko dla niego, że oni dodają tych zadymiarzy, że no jest gra mega, mega ciekawa. No chodź, chodź, misiu kolorowy. Dobra, pałujemy się, pałujemy się. Bum. 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 Co? Jak? How? To jest niemożliwe. To jest niemożliwe. XD. Poproszę XD. Dobra, jeszcze raz. W sumie się troszeczkę za mocno podjarałem. Mamy kolejną Bibi. Ja go zaatakuję z krzaka. I on nie wie. Dobra. Dobra. Leży. Okej, okay, dwa power cubesy. Subcio, subcio, po prostu super. Nabijmy sobie jeszcze troszeczkę skrzynek na początku, a później postaramy się zrobić tego blind shota po ostatniej strefie. Jeżeli mi to nie wyjdzie na, w trybie solo showdown, no to postaramy się to zrobić, kochani, na placu zabaw z jakimś znajomym. Placu zabaw. Z Fortnite'em mi się, kurczę, kojarzy. Plac zabaw. Elo, mordo! Wow, 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 wow. Nie! Ale mnie strzelił z gumy balonowej! Co tu się dzieje, matko kochano? Ja dziękuję, mam prawie ulta załadowanego. Tego bota mogę sobie tak odpychać, patrzcie, ona jest idealna na te boty. Ej, kozak, jest no przecudowna. Wow, ale było blisko, ale było blisko. Ciekawe, czy jakbym tego bota odepchał w burze, czy by ten bot dostał obrażenie. To jest ten mit dla Citroxa. Weźcie mu, napiszcie w komentarzu, że mit od Farela. Uderz Bibi, bota tak, żeby wypadł za, poza mapę w burze. To jest ciekawe, to jest ciekawe. Wow, wow, teraz troszeczkę poniosło mnie. Dobra, będziemy mieli 3 power cubesy. Subcio. Teraz tego Mortisa jakoś trzeba sfokusować. Ej, Morty, chodź, chodź, przyjacielu. Dobra, tu się zrespi bot. Ej, ta Bibi jest strasznie wolna.
jeżeli o to chodzi. Elo, guma balonowa, mordy. Wielkie starcie. Guma balonowa jest za OP, moim zdaniem. Dobra, tu mamy Zadymiarza na 8. 2700 dostała z baseballa. Znowu. I elo ci robię, przyjacielu. Pogchampik. Spoko. Spoko się nią gra. Będę starał się tą Bibi wbić w wysokie pucharki. Moi drodzy, moim gościem jest dzisiaj Panda. Siemano, Panda. Siemka. Dzisiaj razem z Pandą będziemy robili Blind Shot Challenge. Nazwijmy to tak. Blind Shot Win Challenge. O. Czyli ślepy strzał przez prawie całą mapę na showdownie, więc musimy jak najszybciej wybić wszystkie boty. Ja muszę mieć jak najwięcej power cubesów w sumie. Ty, Panda, możesz mieć takie 2-3, żebym ja cię później na hita właśnie nie zdjął. Ja muszę kontrolować, po ile uderzam. Dobra, dobra, tego bula wyjaśniam. Ej, nie chwyciłem go. Okej, leży. Wow, 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 Jessie. Nie bądź taka do przodu, co, mordo? Masz spałki na łeb. Chcesz tego cubesa, czy wystarczy ci? No, ile ty bijesz? Sprawdzę. 2700. Dobra. To jak nie zbierzesz jeszcze za dużo, to będzie dobrze. Okej, okay, ten bu już leży. O kurczę, mam już 8. Nie wiem, po ile teraz biję. Sprawdzam. To został ostatni bot? Nie, jeszcze jeden. Będę musiał chyba zebrać parki. 2700, 3200, 3200. Okej, okay, ja i tak mam ulta załadowanego, więc na spokojnie. Będę musiał cię raz uderzyć i wtedy dobić z kulki. Okej, okay, damy radę, damy radę. Gdzie jest jakiś gościu? Strefa nam się zwęża, a on tutaj nas troluje. Troluje nam gierkę, gościu. Bot nam gierkę troluje. No masakra jakaś. O, dobra, jest tam. Tutaj jest w tym krzaku. Mocno mi. Brok, przestań. Brok, przestań. Dobra, ja idę w prawy dolny róg. Dobra, gdzie staniesz? Okej, tu staj. Uderzam cię. Od razu lecę. Okej, 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 okej. Stój tam, Sakura. Leci! Leci! Win! Blind shot win, ej! Niezły highlight. Jesteś numer jeden. Super, ej! Dobrze to wyszło, dobrze to wyszło, naprawdę. Blind shot wyszedł rewelacyjnie. Mam nadzieję, że wam się również podobał. Jeżeli ktoś z was nagra taką gierkę, że wygrywa w ten sposób, wyślijcie mi ją na gamingwithrl@gmail.com, a ja z pewnością dodam to na początku odcinka. Ja dziękuję jeszcze raz wszystkim za uwagę. Nie zapomnijcie odwiedzić kanału JJ, do którego link macie tutaj przypięty w karcie. Trzymajcie się, hej!